Hello, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, Shiro. Witam w kolejnym odcinku z Graveyard Keeper. Moi drodzy, znów wracamy sobie oczywiście do naszego grabarza. La grabagę. Nie no, żarty żartami. Co my dzisiaj będziemy chcieli zrobić? Znów jakieś plany. No jakieś na pewno. Na pewno chcę uszczęśliwić Inkwizytora dzisiaj. Być może zdobędziemy nieco kwasu, by przeczytać drugą część pamiętnika. Co prawda będą nam jeszcze potrzebne narzędzia naprawcze, no ale to tam jakoś damy radę. Brzmi. Na pewno będziemy chcieli go ogarnąć do końca. Kupiec być może, chociaż... Może. W sumie to nie wiem. Bo kupiec potrzebuje lekarstwa na swoją klątwę, tak? I my musimy jakoś to ogarnąć. Tylko, czy ja wiem, jak to ogarnąć? Jemu jest po prostu potrzebna miksurka lecznicza. Przepraszam. Czy jemu jest potrzebne co innego? To jest dobre pytanie. To jest kurde dobre pytanie. Okej. Czekamy na zwłoki. Chociaż nie wiem, niedzielę zwłok nie ma. To dopiero jutro będą w takim razie. Mamy dużo tych naszych atramentów. Boże, mi to zrobię tu. Mam długi loading myślowy niestety. Sobie na razie to pozostawiamy w ten sposób. Lotki mamy. Opał. To się na pewno przyda. Czerwony kwiatek również chcę zresearchować. Bo on mi się przyda do robienia właśnie kwasu. Ja tu mam o wszystko rozpisane. Potrzebuję jednego mofa, ewentualnie Batwing. Myślę, że użyjemy Batwinga, bo... Albo nie. To jest mof. Niech będzie mof. O ile jest mof? Tutaj gdzieś to jest. Na dworzu? Myślałem, że tak może być. To gwoździe trzeba zabrać. I to trzeba zabrać. Trochę niebieskich pypeczków wleciało i z tego co pamiętam mieliśmy tutaj do zrobienia coś, prawda? Urodzony kowal nie. Coś tu mieliśmy do zrobienia. Tak, zombie ogrodnictwo. I zombiakowa winnica jeszcze można. No właśnie. Dobra, zombie ogrodnictwo, niech będzie. Mam 7 pypciów. Coś z tym mogę zrobić? Chyba nie. No, nie mogę. Piernictwo tu jest, ale no to i tak... Natchnienie pisarskie musiałbym odblokować wpierw. Żeby cokolwiek z tym zrobić. Tutaj też stalowe narzędzia, 100 pypków. No niby wypalanie jeszcze tutaj jest, ale czy mi jest wypalanie potrzebne? Wątpię. Dobra, dla naszego koleżki tutaj było potrzeba do zrobienia 20 sztuk drewna opołowego. Drewno opołowe się tu robiło. Tak. A i owszem. Zaraz trzeba troszeczkę polankę sobie narobić, bo widzę, że tutaj mamy non-stop zbyt dużo drewna. A polano zawsze się przydaje, nie? Polano to jest takie uniwersalne. Zresztą to się tak przydaje w sumie do spalania tych zwłok. Jak coś spartole, więc luz plus. Dobra. W ogóle ile mamy żelaza? Bo może też byśmy coś na handel dzieli. Mamy 64 sztaby, to jest od cholery. Jakieś proste części żelaza moglibyśmy porobić. Mówię, nawet na handel. Przeznaczmy na to ze 22 sztuki. Teraz to będę robił to do ustalonej śmierci. Bo pamiętam, że zaawansowanych nie chciał skupować cwaniaczek. A zawsze te proste to... Mnie niedrogie są do zrobienia, więc czemu je? Wiadomo, on też ma jakieś tam określone swoje maksymalne kwoty, które ma przy sobie. Więc też nie poszalejemy w ten sposób. Ale... Zawsze coś tam zarobimy, nie? Już mamy tego.
Bohater 40 części. No już teraz widzę, że szybciej, znacznie szybciej to idzie. Porobimy sobie do końca. I tak, w ogóle właśnie, bo ja nie pamiętam kiedy dzień mężczyzną tu przychodzi, okej, wdzięczka w dzień kobiety. Czyli dopiero, daleka droga przed nami. Najpierw będziesz mi. Najpierw będzie mijek. Dobra. No sporo tego mamy. Nawet wyrzucę to wszystkie stąd. To 4. No, nie jest to mała kwota. Mała liczba, nie kwota. Kwota to dopiero będzie. Wyśpijmy się do dnia. Być może pójdziemy do wdzięczki nawet. Okay. Dzień dobroci do zwierząt. Dobra. Najpierw pan Kowal. Panie Kowalu, weź mnie, nie pchaj. Panie Kowalu, mam dla ciebie sporo złomu. Znaczy złomu, no ja to tak nazywam, że to złom. Czy ciebie naprawdę tu jeszcze nie ma? Kurwa, naprawdę ciebie tu jeszcze nie ma? Dawaj, dawaj. W której ty wychodzisz? Musimy mieć 80 happiness, o matko, od cholery. No dobra, on nie wychodzi. O, dobra, śmiałem się teleportować, widzisz? Ty to może być przyjdzie czasu. 26 silverów. On ma akurat 30. No i trochę nam nawet się odblokowało. Patrzę, co on tutaj jeszcze może mieć. Ale w sumie on nie ma nic ciekawego. No i stać mnie na tawernę. Weźmy na tawernę. Mamy 34 silvery. Za chwilę pójdziemy to zrobić. Najpierw zobaczmy sobie stary cmentarz. Stary cmentarz tu jest. Czy my możemy sobie coś dalej odblokować? Lewska pieczęć jest za 50. Wezwanie na handel jest za 50. Arystokrata jest za 12 golda. O ja pierdolę. No to nie. No to idziemy kupić sobie tawernę. Znowu ty. Bądź pewny siebie. Ile tego mamy? 16. Starczy nam. Dobra. Bądź pewny siebie. Zobaczmy, jak pójdzie. Chyba jesteś mi winna przeprosiny. Nie jestem byle kim, bo szanowanym grabarzem. Ale jestem też twoim wielkim fanem, więc możesz mi mówić perty. Może faktycznie coś jesteś wart, sądząc po kontraście między twoją brudną pracą a twoim zachowaniem. Hi hi hi. Miło cię poznać, grabarzu. Może musisz mi mówić tylko miłe rzeczy. Nie tylko o moim talencie, ale i pięknie. Chciałabym usłyszeć coś miłego. Mam kilka pytań. Spytaj o żmija. Spotkałem żmija w katakumbach, ale nie jest zbyt gadatliwy. Może ty pomożesz mi się z nim dogadać? Nie wyobrażam sobie, żeby do tego oślizgłego łajdaka można było mieć jakąś normalną sprawę. Ach, a swoją drogą, jeśli się z nim spotkasz, rzuć mu proszę w twarz tę fałszywą monetę. A potem wróć tu i powiedz mi, jak zareagował. Jeśli chodzi o zdobycie glejtu miejskiego, możesz mi pomóc w zdobyciu go? I czego jeszcze ci potrzeba? Haha, może mam jeszcze się z tobą przespać? Zdaje mi się, poprosić o takie rzeczy, trzeba kogoś trochę lepiej poznać. Jestem pewien, czy my wciąż rozmawiamy o glejcie miejskim, czy o jednym i drugim, haha, gamoniu. Dobrze, tylko dlatego, że jesteś taki zabawny. Jedna moja znajoma mówiła, że w zamian za kilka przysług i ładny kawałek forsy żmi może załatwić ci glejt miejski. A może to biskup załatwiał? Zapomniałem już. Nie, to na pewno był żmi. Nie mam więcej pytań. Na pewno? Tak. No to w sumie ona nam niczym nie pomogła. Czy mogę nabyć działkę w imieniu starego Diga? Proszę 30. Właściciel, kup do pierwszej ziemi w wiosce, wykorzystując chorowanego, bezradnego starca. Co? Zamierzasz ze mną konkurować? W życiu? Bez obaw, to tylko pytanie hipotetyczne.
Los ma jego brat Trest, najlepsi specjaliści. Dzięki wielkie, cześć. Dałem mu, okej. Okay. Czyli teraz musimy iść do Kosmy i do Tresa. Oni muszą chyba wbudować tą karczmę najpierw. Ja pierdzielę. Młyn, rolnik, kobiet z piasku, długi żyła węglowa, piosenka ten podłowę, kościół, pokój, Euryka. Nie ma nic ciekawego. Czy ja z tobą mogę gadać? Ewentualnie coś kupić? Coś tu było. Handluj. Możemy kupić. O! Mi by się przydały pasieki. Co mogę zniszczyć? I dzięki. Opół. Świetnie. Dobra. Chodźmy do tego cwaniaczka. To jesteś ty, tylko ty robisz w kamieniu. To do budowy tawerny. Witaj u Kosmy i brata. Niestety nie przyjmujemy w tym roku więcej zamówień. Królewska Rada zatrudniła nas do budowy stajni. I potrzeba wam na to okrągłego roku? Nie, mogliśmy taką znieść w 3 godziny. Ale biurokracja i nasi dostawcy się ślamazarzą. Na pewno mógłbym jakoś pomóc. Zapłacę wystarczająco dużo, żebyś zrezygnował z pracy w Radzie. Zostanę waszym dostawcą. W ten sposób zbudujecie tę stajnię znacznie szybciej. Potem zapłacę wam za nową tawernę. Umowa stoi. Jak to zerknę? Potrzebujemy 12 prostokątnych części z żelaza, prostych części z żelaza i 12 desek. No to jest easy. A, no i 12 gwoździ, rzecz jasna. 12 prostych, 12 desek, 12 gwoździ. To chwilę raczej zajmie. Proszę cię. O czym ty mówisz? Już mi to zajmie kilka sekund. Patrz. Proste części. Tyk, 12. No może nie sekund, no za 2-3 minuty maksymalnie. Nie więcej. Nie więcej. Ja chyba nie mam miejsca, no raczej. Potrzebne monety, to też musimy dać drzmiowi. W ogóle chodzę z tym opałem, opolem. Opołem. Wszystkim chodzę. Na razie tu zostawmy to. Dobra, 12 desek. Zostawmy full desek. Dobra. Deski mamy. I 12 gwoździ. Na 16 zrobimy. Ja mówiłem za 2 minuty maksymalnie. Bo mi nie wierzyliście. Normalnie się w tych questach zaczynamy rozbijać. No i zaraz może ule jeszcze postawimy. Będziemy mieć masę uli. Ula będzie miała ule. Dobra. Czekasz, części żelaza. Świetnie. Świeży, zimny metal. Deski. Uwielbiam zapach świeżego drewna. I gwoździe. Dziesiątki idealnie prostych gwoździ. Zupełnie niczym magia. Co nam pomogłeś, przyjacielu? Czekaj tu na mnie jutro. Dobra. No to już mamy z tobą załatwione. Okej. Okay. To teraz może... pasieki. Czego potrzebujemy? 4 opoły i masę gwoździ. Okej. Okay. A ile tutaj mamy tego? 2, 4, 6, 7, tak? No dobra. 4, 6. Ale to i tak potrzebujemy 10 pszczół, to jedną możemy zrobić. Shit. 4 opoły i 6 gwoździ, dobra. Cztery opoły mamy? Mamy. A gwoździe mamy? Mamy. Nie piwnica. No i Shiroshino. O, wilku mowa. Przy okazji zrobię tą pasiekę. Są takie dziwne te pasieki. Niech sobie już pszczółki tutaj ładnie latają. Zobaczcie, no w sumie...
Ej, dziwnie to wygląda, okej. Nie wiem, czy mi spartuję tego ula, ale spoko. Kostnica. Żebyś ty był dobry, proszę. Potrzebuję jeszcze z jednego zombiaka do ogrodu. Kurwa, jesteś zły. No i dupa. No i L dupa. Mózg jeszcze spróbujemy. Całkowicie usunęło. To powinno. To dwie czerwone były. Niedobrze. Mogę jej to spróbować, ale też chyba nic nie da. 0-0. Dwie czerwone usunęło tym razem. Dobra, a serce mogę wstawić teraz? Jedna czerwona, jedna biała. Mózg. Dwie białe. Ej. Dobra, może jeszcze to ładnie rozegramy. Puszczyku już nie masz. No i tak muszę czaszkę, kurwa, ogarnąć. Zapomniałem o tym. Ale czaszki w sumie... Ej, z czaszki nam się nic nie dzieje. Ej, no dobra, to ja może go wezmę. Będzie 5. Dobra, pójdziemy go pochowamy. Bo potrzebujemy też sobie troszeczkę ten... Tą jakość cmentarza też ulepszać, nie? To jest ważne. W ogóle troszeczkę... O nie, łopata się zniszczyła. No szkurwa jego... tyłek. Dobra. Jelitka, lecicie stąd. Jak zwykle. Jak zwykle się musi pojebać wszystko, kochany dom. Gwoździe. Gdzie ja mam osełkę? Tu jest osełka. Napraw mnie tą łopatę. Dobra. I teraz lecimy na cmentarz. Tu mnie już gnije. No proszę się nie zapisywać w ten sposób. Halo. I lecisz do dziury. No tu niby mamy piątkę jedną. To jest jedna szóstka nawet. Ale się zastanawiam, czy nam jakoś tak stricte potrzeba. Rzeźbiony kawałek kamienia. Czy ja mogę w ogóle robić rzeźbione kawałki kamienia? To jest dobre pytanie. Kolumbarium. Dodajesz 12. Ło. Ciekawe. Dobra, dzisiaj jest dzień kupca. To mi na razie niepotrzebne. Czy mi w ogóle plony wyrosły? Wyrosły. Tak bardzo. I tak bardzo. Dobra, to mogę na razie obłożyć. Osełka mi jest niepotrzebna. No... Nasiona cebuli do kwasu potrzebuję. A może bym na przykład porobił trochę tych obramówek? Rzeźbiony kawałek kamienia potrzeba... O Jezu, 3 wiary. To mi się już mniej podoba. Dobra, to dodaję 2 do nagrobka. Dodaję 2 do nagrobka. A tamte ile dawały? Też 2 do w sumie krzyża, więc straszna lipa. Mogliśmy to już robić wcześniej. Jak ja bym chciał na przykład robić lepsze obramówki, to mogę czy nie mogę? Tutaj to jest, potrzebujemy 10 aż.
Właśnie. Dyszkę potrzebujemy. No to nie. Zresztą niby mógłbym zacząć szkło znów robić. No też nie byłoby głupie. Nie byłoby to głupie. Wody. Dobra. I niech się to szkiełko trochę tutaj porobi. Może i tak go nie zrobimy. Jest, ja mam za dużo rzeczy. Mam za dużo rzeczy. Definitywnie mam za dużo rzeczy. Nie wiem nawet co, gdzie i jak. Dobra, tylko tak. To zostawiamy. Wejdźmy na dół. Jest to pochówku, te gwoździe i tak dalej. To możemy tu zostawić. To możemy tu zostawić. Bo też to jest do questa potrzebne. Dobra, wiara i resztę też tu pozostawiamy. Trochę się uluźniło. Zaraz będzie brzmi, trzeba pamiętać o tym. To zostawmy tutaj jak było. Lepki też tu zostawmy. Ja mogę zwerczować sobie na przykład o to. Nie mogę, bo nie mam wiary. Jasne. Kiet. Nie o to mi chodziło. Kolejne serduszko. Tutaj możemy tu. Dobra. To już mamy z głowy. Kurwa, tego nie odłożyłem. Też jestem lama. Już jest spokój z tym. No tą cebulę musimy ogarnąć. Nie widzę innej opcji. Winnica, właśnie, winnica. Czy możemy w ogóle winnicę postawić? Możemy to przekopać. Zasadź winorośla, o. Tylko pytanie, skąd wziąć nasiona winorośli? Musimy ogarnąć. Zdarza winnica, obóz, miejskie składanie ofiary. Miejsce składania ofiary, boże, nie umiem czytać. Rolnik. Panie rolniku, czy pan masz winorośla? Handluj. Kapusta, mąka, burak, kapusta, marchew, odpady rolne, nasiona buraka. Tutaj pewnie dalej jest. Na pewno tu dalej jest. No to nie ma. Cebuli też nie masz. Czy już minęła w ogóle noc? No nie wiem, czy do kosmy miałem następnego dnia na pewno pójść, ale... Już minęło? Kurde, teraz nie wiem. A ty w ogóle masz coś na sprzedaż, koleżanko? Handluj, coś tam masz. Sery i mleka, okej. Sery i mleko. Jezus, normalnie będzie co? Dziwię się, że... nie mówicie, że jestem jakąś ruską onusą czy coś, bo ja tak, tak normalnie napierdalam tym takim przeciągnięciem ruskim. A jeszcze nikt nie napisał komentarza, że jakoś tego nadużywam. To stajni. Skończyliśmy. Stajnia jest gotowa. Teraz czekamy tylko na twoje 50 silvera i zabieramy się do roboty nad tawerną. Poczekaj trochę. Właśnie. No właśnie. Z pewnością sobie zrobimy więcej polanka, bo widzę, że tam już ją trochę nam miejsce pokończyło na drewno. Koni już trochę zapierdzielają. No tych polanek naprawdę teraz będziemy mieć sporo. Polanek będziemy mieć sporo. Dobra. 91 sztuk, no od cholery.
Od cholery. Tylko tak, już jestem zmęczony niestety. Prześpijmy się na szybko. Ja dam jeszcze radę dzisiaj zrobić tą naszą tawernę. Być może i dałbym radę. Dużo żarcia mam. Dużo żarcia mam. Wiecie co, ja coś chcę sprawdzić. Kurwa, nie to chciałem. Proste części i gwoździe, tak? To możemy mu sprzedać. Kurwa, jeszcze jest ciałko. Dobra, zobaczmy ile dostajemy za to, a ile za to. Żeby zobaczyć też, co jest najbardziej opłacalne w naszej sytuacji. Kostnica. Czekam nadal na ciało, które będzie w miarę ok. No i tak potrzebuję w sumie jeszcze jednego zombiaka. Na pewno czaszka. To jest nam potrzebne. O, i tutaj teraz obcięcie, czy wycięcie czaszki dało nam kolejne czerwone. No właśnie, to jest dziwne. Uuu, jeszcze błąd chirurgiczny. No to ty idziesz do spalenia, przyjaciel. Oo, już w ogóle. Dramat. To już jest tutaj dramat. Więc tak, no w tym odcinku jeszcze próbujemy sobie ogarnąć tą naszą tawernę. Nie wiem jak to wyjdzie, żeby to zrobić, no bo jednak to jest ile? 30 silverów czy 50 bym chciał? 50 chyba. To jest dużo, to jest dużo. Nie jest to mało. Nie jest to mało. Pracownia alchemiczna. Ja mam tutaj te czaszki, proszę. No, akurat mamy 5. Miejsce składania ofiary. Czy jest żmij już? Nie ma żmija już. Czaszki w kolumnie ostatnie. Wszystko. Wszystko do tej pory, co mogliśmy tu zrobić. A to przejście gdzie było? Jakieś dyby? Już nie pamiętam. Aha, nigdzie. Dobra, no to uruchany domek. Próbujemy ogarnąć... A nie, 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 nie. Jeszcze nie, pod martwym koniem. Zresztą mam to. Nie wiem, czy jeszcze kowal będzie dostępny w tej chwili. Strażnikiem ciemności, definitywnie. Proszę, panie kowal. Jeszcze jest. Handluj. No i widzę, że lepiej się opłaca gwoździe. Lepiej się znacznie, czy znacznie? Nieznacznie, no. On ma 6 silverów, to też nie poszalejemy, to nie zrobimy dzisiaj tawerny. Nie zrobimy dzisiaj tawerny, niestety. Nie mu się restok nie zrobił. A chłopaki chcieli tutaj, no, sporo tej kasiuty. Zbuduj studnię, zbuduj namiot, to też nie to. Wyjmij butelkę wina za opowieść. Może Wagnera byśmy jeszcze ogarnęli? 50 silverów, no właśnie. Jesteś tutaj, jesteś. Ja nie wiem, czy on jednorazowo za tą opowieść chce tutaj się bawić. Winko. Obojętnie jakie? Miejmy nadzieję. To jeden silver. Kurwa, srebrny, wiedziałem. Minus 2. Masz. To niewykonane. Dobre wino moim przyjacielem, oto opowieść. Aha, czyli to jest repeat. Cały czas to jest repeat. Dobra, mamy już w teorii. Mamy już w teorii naszego przyjaciela. Tam w domu, czy w domu, na dole. Więc zanieśmy mu te rzeczy. Gwoździe. Zostawmy gwoździe, kubeł z krwią, tylko też zostawmy i te monetki. Już jesteś? Jesteś, żmijku. Panna wdzięczka ci to przysyła. Powiedziała ci, że to żart? Była kiedyś taka słodka i naiwna. Jesteś jej nowym kochankiem, czy jak?
Tak kochamy się. Dopiero co ją poznałem. Jesteś już na jej każde wyzwanie, typowe. Daj mu kawałek gwoździe. Dobrze, tymi gwoździami mogę złamać pieczęć. Gdy tylko wszystko będzie gotowe, wszyscy poznacie jego moc. Złota powieść, wow. Haha, czekałem na tą chwilę tak długo, a teraz wszystko jest gotowe. Tylko jako pierwszy użyjesz go zaraz po przyzwaniu. Ty jako pierwszy. Właściwie to mam mnóstwo roboty, lepiej już pójdę. Zostań albo spotkać kara. Dobra, jak chcesz. Auro Chikino Aperino. Aperityw dla dzieciaka. Wyzwanie kurczaka. Trafiłem. To właśnie miało się zdarzyć. Nie. Coś poszło nie tak. Wygląda na to, że mnóstwo rzeczy idzie nie tak. Cisza! Muszę dodać notatkę do mojego nieskończonego notatnika. Zabić handlarza zwojami. Żałosny drań. Powiedział, że stworzył idealną kopię strony, której potrzebowałem z tej księgi. Zdaje się, że muszę zdobyć oryginał. Znasz może kogoś z uniwersytetu? Znam jednego faceta. To kiedyś astrolog. Znaczy, to był kiedyś astrolog. Zdaje się, że kiedyś tam pracował. Służ za szczęśliwy zbieg okoliczności. Jesteś chyba moim szczęśliwym amuletem. Powinienem uciąć ci rękę i zacząć ją nosić przy sobie. Żartuję. Nagłuj tego astrologa, żeby przyniósł ci z uniwersyteckiej biblioteki Necronomicon. Będę miał u ciebie wielki dług. Wolałby mnie. Potrzebuję królewskiej pieczęci. Możemy to zrobić? Mam! Wow! Ciekawe. Mamy to. Ten mózg mogę niszczyć, no problem. No to możemy zacząć sprzedawać mięsko. Chyba. Mam pieczęć. Dobrze, w takim razie musisz tylko odpowiednio przygotować mięso na stole kuchennym. Zawinie w papier, przyjmij pieczęć, a chętnie je kupię. No to być może jeszcze sobie ogarniemy to, ej. Miejmy nadzieję. Co my tam musimy zrobić dodatkowo? Ile to jest ryby, to nie. Where is it? Staw pieczęć. Zapakowane mięso, czysty papier. 23 sztuki papieru. Gdzie ja ten papier miałem? No, dobre pytanie. Dobre pytanie, gdzie ja miałem papier? W sumie nie jest od cholery. Wydawało mi się, że jest od cholery, ale nie jest. To już tak mam jeszcze od cholery tych skórek, nie skórek, więc luz. Dobra, no to robimy. Zapakowane mięsko razy 23. No, ciekawe jak będzie mi smakować. Ciekawe, czy ile mi się uda w ogóle kasy z tego zdobyć. Czy to miało w ogóle jakikolwiek sens? Jak obstawiacie, po ile będzie to mięso? W sumie pieczęć ile tam kosztowała? 30 czy 15? 30 chyba. 30! Tak mi się wydaje, że 30. Dobra, 3 ostatnie sztuki. No trochę mieliśmy tego kałataństwa. No i fajnie. Idziemy do martwego konia. Myślę, że się rozczaruję bardzo. No, rozczarowałem się. Serio, rozczarowałem się. Mega się rozczarowałem. Bez sensu. Czy lepiej robić jakieś ciasta, jakieś pieczone łososie i tak dalej, no bo to chyba, chociaż pieczone łosoś też chyba nie. No to ciasta. Bólowe krążki po 20 za złote. No to w sumie... Bez rewelacji. No Horadryk ma najwięcej złota. Najbardziej to winka idą na sprzedaż.
Najbardziej to wina. No tylko gdzie te wina możemy ogarnąć? To też jest pytanie. Dobra, jakie są jeszcze nasze plany na dzisiejszy dzień? Kwasu nie ogarniemy chyba. Bo nie mamy... Nie mamy cebuli. 20 sztuk drewna połowego to zrobimy jeszcze. Zdobyć się Necronomicon. No i wdzięczka jeszcze chciała, żebyśmy się wrócili do niej. Podjąć srebrną dynię dla Krotyldy. Musimy niestety zrobić to. Srebrne filety z ryby. Gdzie były te srebrne filety? Filet z ryby białej. Wyśmienity filet. Jak wygląda srebrny filet? Zawsze nie wiem. Dobra. To sobie usuńmy stąd. Nie jest mi aż tyle tego potrzeba. No i dobra. Tylko... No właśnie, bo on nie wziął chyba kuba z krwią. Czy wziął? Czy wziął? Pogubiłem trochę. Już się troszkę pogubiłem. To zostawiamy. Zombie w sumie też na razie zostawiamy. Czy mi się jeszcze potki przydadzą? Do Krotyldy musimy iść. Do Krotyldy musimy iść, bo nie pamiętam, o jaki lek chodziło. Jej tu nie ma. O kurde. Czemu nie ma Krotyldy tutaj? Halo? Klociu? Gdzie ty jesteś, Klociu? Widzicie tu Krotyldę? Nie wiem, ja jej nie mogę zawsze znaleźć tutaj. Wiem jak wygląda, ale nie mogę jej znaleźć. Tu jest, na samym dole. Nie ma jakiegoś tam czasu na wychodzenie. To tam blokowane. O, jesteś Krotylda, dobra. Potrzebuję twojej pomocy, muszę pomóc kupcowi. Połącz roztwór leczniczy z solą. Jak to się nazywa? Alchemia. Alchemia. Roztwór leczniczy. Healing. To jest salt? Jest sól. No właśnie. A healing solution, okej. Okay. To może byśmy dali radę to zrobić. Healing solution jest z marchewki. Ewentualnie z białej trawy, czy kawałkowej trawy, przepraszam. Białkowa nawet trawa jest tutaj. Dobra. Więc teraz lecimy sobie pod pracownię alchemiczną. Próbujemy jednej wiary. Skurwa, nie pamiętam gdzie tą wiarę wcisnąłem. Jezu. Dziwnica. Tu jest wiara? Jest. Ja akurat w sumie jedną mogę przeznaczyć na to. Robimy research czkawkowej trawy. Można rozłożyć na płyn. No i fajno. A płyn się robi tu? Nie. Ale serduszko możemy w sumie sobie włączyć, żeby się robiło. Też nie. To tu się rozkłada. Tak. No i potrzebujemy jeszcze soli. Ja to sól przynosiłem? Nie przynosiłem. No to oczywiście. Idziemy pod... Pod. Już dawno by tam poszedł, naprawdę. On tam był. Ale nie. Żeby szybciej. Jedną sól. Nadal mamy tego dziada. No i teraz kupca ominęliśmy niestety, no. Trochę słabo. Trochę słabo.
I tutaj potrzebne jest Tool plus Healing Solution. Jest kurde, to jest Healing Solution, okej. Okay. Mamy przyprawy. Czy ja mogę te przyprawy sprzedać na przykład do Heredryka? Kupujesz takie rzeczy? Nie skupujesz. No dobra, w razie czego mam już przyprawy dla naszego koleżki. Mamy już to dla niego. Krotylda nam coś powie. Nic. Ty nam nic nie powiesz. Kwas za 5. Ej, no to ja wolę kupić ten kwas. Dobra alchemiczne. To leczące energetyczne jest nawet. Sezonka porzeczki i sezonka jabłoni po 3. Jest ciało. Dobra, niech będzie ten kwas. Niech będzie ten kwas. Ja chyba tylko to potrzebuję. Nic więcej chyba nie potrzebuję, dobra. Kostnica. Ja w ogóle tego trupa jeszcze nie ogarnąłem. Idziesz na pewno już na spalonko. Zobaczymy, kim ty jesteś. No mamy jeszcze ten jeden środek alchemiczny do ożywiania. Myślę, że nawet kurwa, no znów to samo. Słuchajcie, ten środek zombie juice robi się z health powder i z krwi. Health powder robi się z w sumie cabbage, więc luz. W teorii w niedzielę moglibyśmy zrobić kolejnego. Bo my nadal nie możemy cholercia pozbyć się tych zwłok. Zwłok pozbyć się, no zrobić tych zwłok. No właśnie. No właśnie. Trochę mam teraz problem z tym. Bo tego też będę musiał rozkroić. W ogóle nie chcą mi fajne zwłoki przychodzić. Nie wiem czemu. Nie wiem czemu. Więcej! Więcej! Dobra. Czekniemy. Kurde, tam chyba nawet ładne. I to serce, ja to wkroję jeszcze raz, bo nie wiem, czy nie było ładnego ciała przypadkowo. 4. Spróbujmy to rozwalić jeszcze. Czy wyciąć i rozwalić? Niestety nie. Czaszka w sumie też nic chyba nie daje. Która daje jedną czerwoną i zabiera jedną białą. Jakbyśmy to włożyli z powrotem, mamy dwie białe, tak? Dodajemy z powrotem jelitka. Dodajemy mięsko z powrotem. Mamy 5. Nie wiem, czy przypadkiem jeszcze kość też nie daje jednej. To jest neutralna. Kość jest neutralna. Mózg nam sporo dodał. Ale my tych mózgów mamy w sumie sporo, ej. My tych mózgów mamy w sumie sporo. Na razie możemy sobie to powkładać. Nawet nie mogę tego włożyć, niestety. Bo ten mózg jest szkodliwy, tak? No ja go od razu wywalę, no bo jak zabiera, no to po co? Będziemy próbować z tymi mózgami. Nie wiem, co ja robię, ale okej. No i mamy w końcu naszego inkwizytora jeszcze tutaj.
do ogarnięcia. Daw mu ten mózg. No, 2, 4, 6, 7. Wow. Dało się, dało się. Jak widać, dało się. Piwnica. To było to. No to warto czasem po prostu im wycinać te mózgi. Jak widać. Jest ta kostnica, tu jest kostnica. Krześmy go. No i fajnie. No i bardzo fajnie. Wycinka terenu, podbudowa, jak tam się dzieje to wszystko. Hmm. 18%, czyli jedna czaszka daje 3%. No, no, no. To nieźle. Kochany dom. Czy ja mogę mu na przykład zrobić jeszcze w tym momencie jakąś miejscówkę, żebym sobie tu mógł pracować? Farma zombie. Coś bym mógł zrobić. Coś bym mógł zrobić. Tak, rządki. Ło. Jak dużo. Ile nasion spadło? 30 nasion. Lipa. 38, mieliśmy chyba 40 parę. Nadal te nasionka są nieadekwatne. Niedobrze. Pyk. Konopie wpadły ładnie. Nie powiem miło. Nie powiem miło. Dobra, to też tutaj niech będzie, pędraki też zostawiamy. Cebulkę też zostawimy. Ja zdążę coś zrobić, nie wiem, 47 minut odcinka. Moi drodzy, ale to było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach, jedzeniu filmu. Gra udała się, no my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Graveyard Keeper. Trzymajcie się, hej hej!